Poranna rozmowa, Radia Opole. Witam Państwa, Aneta Skomorowska-Kob. witam także mojego gościa, Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień I tam dobry. Witam Państwa. Panie ministrze, ostatnio Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kontrolowała rozgłośnie radiowe pod kątem tego, ile grają polskiej muzyki. Niedługo startuje festiwal polskiej piosenki w Opolu, jak to jest z tą polską piosenką w radiach. No więc rzeczywiście kontrolowaliśmy. Jest taki obowiązek, że te polskie utwory powinny zajmować nie mniej niż 33% nadawanej muzyki. I przeprowadziliśmy taką kompleksową kontrolę. Zresztą zawsze to robimy, sprawdzamy. No i tutaj nie było alarmu. To znaczy 33% było, było wypełniane, czyli, czyli rozgłośnie to wypełniały. Ale oczywiście to jest minimum. I na tych minimalnych minimalnych Poziomach, no te największe rozgłośnie komercyjne właśnie bazują, to znaczy niewiele więcej dodając. Natomiast radio publiczne, niektóre radio komercyjne specjalizujące się w polskiej muzyce, ale przede wszystkim radio publiczne znacznie przekracza te kwoty. Mówię kwoty, czyli ilość polskiej muzyki. No i to słychać na antenie. Po prostu dużo więcej polskiej muzyki w eterze jest z rozgłośnie radio publicznego. No i oczywiście tutaj w Opolu mamy specyficzną Sytuację, jeśli chodzi o festiwal. Dodam tylko, że oczywiście dużo. Polskiej muzyki w Radio Opole się gra znacznie powyżej tego wymaganego minimum. Natomiast ciekawa rzecz jest jeszcze taka, że przecież Radio ma wspaniałe archiwa z pierwszych tak festiwali opolskich. Te archiwa są sukcesywnie udostępniane. Myślę, że o tym też warto powiedzieć, że ta polska muzyka i ta, ta, ta historia polskiej muzyki, historia festiwalu jest dzięki radiu Opole właśnie i stworzona i, i, i udostępniana. Te archiwa udostępnia Chociażby w festiwalowym Radio Opole. On gra przez miesiąc wokół festiwalu, więc tam można posłuchać wykonaj nawet z pierwszych festiwali opolskich. Bo trzeba dodać, że jest specjalnie dedykowane radio, tak jakby osobna rozgłośnia tylko na, na festiwal, ale to też Radio Opole robi. Zgadza się. Przygotowaliśmy to specjalnie dla naszych słuchaczy, ale panie ministrze, jeszcze kilka słów o innych rozgłośniach radiowych, bo też kontrolowaliście to, ile słowa jest w radiu, bo radio to nie tylko muzyka, i także o czym to słowo traktuje, czyli czy na przykład poruszane są problemy lokalne. I tutaj troszeczkę więcej błędów u niektórych stacji. No to prawej. jest gorzej. Tu jest, tu, jest, tu jest najwięcej z tym problemów, tak? No bo słowo kosztuje. To, to nie jest tak, że, że posadzi się człowieka i samo się zrobi, tak? To, to trzeba mieć redakcję, trzeba zbierać materiały, reportaże, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. I to jest kosztuje. Zostawne znacznie bardziej niż puszczanie muzyki, więc naturalną taką. Taką e, tendencją w, w tych radiach e, koncesjonowanych, komercyjnych, jest to, żeby tego słowa nie było za dużo, bo, bo e, i trudniej, i drożej. Ale natomiast, też przepraszam, że panu przerwę, Tak się przyjęło, że ludzie chcą w radiu słuchać piosenek, najlepiej piosenek zagranicznych, więc im się więcej mówi, tym jest mniej słuchaczy. Więc co nie do końca jest nie prawdą. Nie do końca jest prawdą. To, to rzeczywiście był taki pogląd i taka tendencja. Natomiast jak, jak się mm, przyjrzeć dokładnie wynikom, wyniką słuchalności radia, to ludzie jednak lubią słuchać kogoś, kto do nich mówi. Tak? Radio jest bardzo takim intymnym narzędziem, szepcze do ucha, tak? lubimy, lubimy mieć kontakt z drugim człowiekiem właśnie na żywo. To nie jest streaming internetowy podcasty tylko ten żywy. Dziennikarz, żywy człowiek, który do mnie mówi bezpośrednio przez głośnik e, e, radia. I to widać również e, po wynikach słuchalności Radio Opole. Przecież ostatnie badania, które zrobiło Krajowy Instytut Mediów, e, pokazały, że w Opolu Radiopole Opole słucha 25% słuchaczy radiowych. 24, już bądźmy skromniejsi no, troszeczkę. Co czwarty <laughs> słuchacz w Opolu słucha radiopole, tak? No A u nas to słowo jest. Rewelacyjny wynik. Dlaczego Słuchaj, no bo to jest radio lokalne, to jest radio o nich, tak? To jest radio o, um, o problemach miasta i okolicy, regionu, tak? To jest ważne. I to zadaje kłam tezą, że ludzie chcą słuchać tylko muzyki, że radio to jest taka Kataryna i, 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 i dziennikarz tylko przeszkadza. Nieprawda, wręcz odwrotnie. A propos tego badania, o którym pan wspomniał, Krajowego Instytutu Mediów, to... Yy, w ogóle Krajowy Instytut Mediów, kiedy ogłosił, że będzie swoje badania prowadził, to wprowadziło troszeczkę takich głosów niezadowolenia, szczególnie u stacji komercyjnych, które były przyzwyczajone do tego, że jest właściwie jeden ośrodek badający słuchalność, co szczerze mówiąc wydawałoby się dziwne, Patrząc chociażby na sondażowni, które badają poparcie dla partii politycznych, ich jest mnóstwo. Dlaczego więc do tej pory była tylko jedna instytucja badająca słuchalność i dlaczego tyle, tyle wrzawy wokół tego, że będzie jeszcze konkurencja? Sam się zastanawiam, dlaczego tak było, tak? to znaczy, przyczyny podejrzewam, bo było wygodnie, tak, to była to, to badanie komercyjne, o którym pani mówi, to jest badanie, które zostało stworzone na zamówienie najwięcej Większych rozgłośnie radiowych komercyjnych, tak, polskie Radio, um, radia regionalne, polskiego radia nie były dopuszczone do tworzenia tego badania. Były tylko co najwyżej klientem tych badań. Inne rozgłośnie tak samo. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby stworzyć badanie wspólne z czytelną metodologią, z możliwością um, audytów tej metodologii, tak, żeby to była bardzo rzetelna waluta rozliczeniowa, i tak właśnie jest. Poza tym Myśmy dużą wagę przyłożyli do tego, żeby tak zwana próba socjologiczna, tak? czyli to, kogo, kogo się odpytuje, jak jakie jak reprezentacje społeczeństwa, jak się bada, żeby była równo rozłożona między wieś, małe miasto, duże miasto, a te dotychczasowe badania e, były skoncentrowane raczej wokół dużych ośrodków miejskich. Stąd różnice w słuchalności e, czy różnice w wynikach badań między jednym a drugim e, ośrodkiem, tak między jednym a drugim badaniem. A te badania były skupione na dużych ośrodkach miejskich dlatego że tam po prostu są klienci, e, tam e, swój przekaz kierują reklamodawcy, którzy wybierają do której stacji radiowej swoje pieniądze na reklamy po prostu skierują, więc to Tak, a dla... Radia publicznego nie ma klientów, tylko są słuchacze, którzy mieszkają wszędzie. Także na wsiach. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się nie tylko radiem i telewizją, ale także internetem. I pojawił się taki obowiązek, żeby ci wszyscy, którzy w internecie zarabiają, czy to publikując zdjęcia, czy publikując filmy, zgłosili się, zarejestrowali się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, jaki odzew. No, wielkie zamieszanie, też niezrozumienie całego, całego procesu, całej procedury. To jest obowiązek, który wynika ze znowelizowanego prawa europejskiego. To jest nowa dyrektywa audiowizualna, która mówi, że nie tylko nadawcy, nie tylko właściciele platform internetowych, ale również ci vlogerzy, użytkownicy, które mają, którzy mają swoje profesjonalne kanały na przykład na YouTubie, czy podobnych platformach, też są takimi nadawcami i to nie chodzi o kontrolę, powinni być zarejestrowani, tak? Powinny być um, organy regulacyjne państw członkowskich, takie jak Krajowa Rada, każdy, w każdym kraju m, podobny organ jest, powinny takie rejestry prowadzić po to, żeby pilnować kilku ważnych zasad. Po pierwsze, Brak an, 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 anonimowości. Jeżeli ktoś prowadzi taki kanał, powinien udostępniać informacje, kto to finansuje, mhm. em, em, kto za tym stoi. Bo często pojawiają tam się reklamy jawne czy ukryte, lokowanie produktu. Mało tego, jeżeli tam jest reklama, to żeby tam była informacja, że to jest reklama. Jeżeli jest lokowanie produktu, żeby ta była informacja, że to jest lo, lokowanie produktu. To jest po prostu uczciwe. I po to są te rejestry, żeby, żeby takich rzeczy pilnować, a nie chodzi o jakieś nakładanie dodatkowych obowiązków regulacyjnych, czy wymogów. śledzenie kogoś czy Kogoś. Więc no, coraz więcej tych tego typu kanałów, tego typu użytkowników się rejestruje. No i czeka nas jeszcze długa praca edukacyjna, też wśród użytkowników internetu, żeby wymagali tego, żeby mieć informacje, że nie wiem, jakiś blok modowy czy, czy, czy inny żeby powiedział tak żeby pisał że to jest na przykład sponsorowane przez taką i taką firmę modową tak żeby, no, żeby to było uczciwe po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmuje się także przyznawaniem koncesji, m.in. dla rozgłośni radiowej. I teraz akurat jesteśmy w trakcie um, tego procesu przyznawania koncesji na fale w Nysie i okolicach. I tam bardzo dużo podmiotów jest zainteresowanych prowadzeniem radia w Nysie. Tak, niespodziewanie duże e, zainteresowanie. Właściwie powinniśmy to e, jak najszybciej rozstrzygać, ale tu jest problem muszę uprzedzić, że ten problem e, może być e, nierozwiązany do, do 30 czerwca. Um, a mówię o tej dacie, dlatego że w w pod koniec czerwca po upływa, um, wygasa koncesja um, radiadnysa um, obecna. Jest spór sądowy, sprawa jest w sądzie. Um, no i zobaczymy, jak się, um, jak się rozwinie, no ale będzie wymagała rozwiązania, więc. Do zakończenia tej sprawy w sądzie nie może zapaść decyzja Krajowej Rady na temat um, częstotliwości. No to wszystko jest w tej chwili w rękach prawników, tak? Mhm. Jednej i drugiej strony sądu. Więc y, raczej tutaj jest taka, ta, taki krytyczny moment i krytyczne, y, 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 y krytyczne decyzje różnych organów, tak co dalej z Radiem y, Nysa, ale rzeczywiście, jakby to już nie zależy od krajowej rady, tylko od różnych postępowań, które są, które się toczą. A w innych regionach też jest taka zacięta walka o częstotliwości. Nie widziałem aż takiej. To tylko Nysa taka. Mocno zmobilizowana, tak? Widocznie tak, to jest z Zobaczymy. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Dziękuję jeszcze raz bardzo za wizytę w Radio Opole. Dziękuję bardzo. Witold Kłodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Poranna rozmowa Radia Opole.